Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV, w którym zobaczycie relacje z Punchdown 3. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja zapowiadam odcinek, skoro prowadzi go Bones. Otóż panowie zapomnieli nagrać początek. Zapraszam. Zanim prowadzenie odcinka przejmie Bones, to pogadamy chwilę z Piotrem, którego spotkaliśmy tutaj, jak właśnie wchodził do kościoła. Powiedz, idziesz do kościoła modlić się o pomyślność w walce, czy o zdrowie dla Body Christa? Wiesz co, jestem wierzący, niepraktykujący, tylko w niedzielę święta chodzę do kościoła. Dzisiaj więc, sobota. Dlatego dzisiaj nie idę. No nie, no wiesz, no, na szybko był wzięty przeciwnik, no zgłosił się Krzysiek. No mam nadzieję, że nic złego mu się nie stanie. No i rozumiem. Tyle, nie? Jak przygotowywałeś się do punchdownu? Jak się przygotowywałem? No wiesz, dynamika ciosu, siła ciosu, głównie robiliśmy, siłowo trenowaliśmy, dynamicznie na obciążeniach po prostu, żeśmy wyrzucali do góry sztangielki i tak dalej, na gumach bokiem żeśmy ćwiczyli. No i zobaczymy co z tego będzie. Byłem przygotowany na tego warszawskiego dresika, ten się osrał, no i jest teraz Body Christ, który pokazał jaja na samym końcu, tak, że wyskakuje. Pytam cię, i tyle. Jak trenowałeś, dlatego że na przykład podpatrzyłem wczoraj, może też widziałeś, wczoraj podpatrzyłem, jak trenował Krzysiek. Krzysiek na przykład wiem, no, jadł cynamon i robił świecę. To widziałem akurat. Jak myślisz, jak nie. Robienie świecy może wzmocnić punchdowny? Nie mam pojęcia, ale no, to nie było mądre zachowanie, no bo głowa na pewno go dzisiaj boli, a będzie go jeszcze mocniej bolała po punchdownie. A powiedz mi, widziałeś, że w ogóle on jedzie z Danielem Magikalem do nas, że mieli jakiś problem z, że bombę jakąś podłożył. No w Bydgoszczy jakiś alarm bombowy, ale no wiesz, no, zamach na Body Christa robią. Ale w sumie dzisiaj Body też od ciebie bomby dostanie. Jak myślisz, ile bomb będzie potrzeba na Body? Christ. Jedna bomba Christ? Wydaje mi się, że jedna i knockout, nie? Rozumiem. Dobra, no. Piotruś, nie po prostu chodzi o to, że nie chcę mu zrobić krzywdy, nie? Tego się najbardziej nie, martwię, nie? Ja to widzę tak, powinieneś go tak pierwszym tak... Tak go tylko uderzyć? No, tak. Masz dyskretny wrogu. Jak już lecimy, to lecimy na grubo, wiesz, nie mogę sobie pozwolić, żeby mi oddał. Mam nadzieję, że Body będzie był pierwszy, że zobaczymy dwa ciosy w tym pojedynku, a nie jeden. Artur, a dzisiaj będziesz tu prowadził Palhajs TV. No tak. Na samym początku już możesz przeprosić. Przepraszam wszystkich, tak. Jakby od razu już w tym momencie Marcin zrobi całą kompilację śmiechów Jamczara, no i generalnie dla ludzi, którzy raczej nie są pozytywnie nastawieni do mojego prowadzenia odcinków, mogą po prostu od razu zrobić... To masz białe. W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko, a w następnym... Nie ma białego! Nie. Czemu także czapki nie były, jakieś masz parpocle? Kurwa, no przecież... Bluzy białe, a od kaptura ma. A wy już mnie o najlepsze podejrzewacie. Nie, spokojnie, jestem dzisiaj... Jestem dzisiaj fresh, jestem dzisiaj, prawda, skory do prowadzenia. Jest z nami potężny włodarz. Cześć. Witamy. Witam. Co się wyjebało? Co się wyjebało? Main event przez COVID. Dzisiaj na dworcu jeszcze w Bydgoszczy był alarm bombowy, także też były problemy, ale dojechali, dzięki temu. To jest nasz człowiek, Bones. Ale właśnie już gadaliśmy z tym z Bonusem, że Body będzie dzisiaj miał bomby wieczorem. No w końcu tego Luja Głuchaszacza mam nadzieję, tak. Zobaczymy wszyscy, także trzymajcie kciuki. My trzymamy kciuki za to, żeby w losowaniu Body uderzał pierwszy. Tak. Żeby były dwa ciosy po prostu. Tak, bo... No zobaczymy, no. Zrobiliśmy co w naszej mocy, przedstawiliśmy Bonusowi kilka możliwości, no dwa dni przed galą. Ciężko było, no bonus... Nie, no wszystko zostaje w rodzinie po prostu. I chcieliśmy ratować po prostu tą walkę, no. A dresika z bonusem myślę, że przełożymy na kolejną galę. No nie, no to się musi wydarzyć, tak. Nie? Oni sobie tyle powiedzieli, że nie może się tak rozejść po kościach, nie? No, ale niestety są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dzień dobry, co pan będzie tutaj się kręcił? Nie mam pojęcia, dopiero przyjechałem. Aha, no dobra. Tutaj mamy ten słynny leżący ekran. To będzie tak cały czas leżeć? Tak? Naprawdę to będzie leżeć? No jak? Aha, myślałem, że to zaraz postawicie, ale ja się nie znam, także... Z nami jedna z gwiazd dzisiejszego wieczoru, Esmeralda Godlewska. Witam serdecznie. Postaram się maksymalnie skupić, niestety. Zapytaj się o podstawowe pytania. Skąd ksywa Esmeralda? Jak przygotowania do walki? Jak przygotowania? Bardzo dobrze, tak. Ale ja miałem nie pytać o to właśnie. Gadaliśmy, że miałem o to nie pytać, ale no dobra, to wszystko można wyciąć. Ale może zapytam tak, czy jest stres?
Wiesz co, powiem ci, że na początku tak się nie stresowałam, ale jak zobaczyłam, jak to fajnie wszystko wygląda tutaj od środka. Zaczęła trema zjadać? Znaczy nie, że trema, ale bardziej tak, no jakieś tam, coś tam w środku się dzieje powoli. A czy jakiś plan w głowie sobie chociaż układasz? W sensie, jak to rozegrać? Chociaż nie wiem, czy można plan na plaskacza. W sensie, mam strategię. Za pierwszym razem uderzę pierwszy raz, za drugim uderzę drugi raz. Ja za trzecim, jak nie znokautuję, to tak, to da rady trzeci, ale mam jakiś plan na wejście na pewno. Mhm. Mam też plan na swoją, powiedzmy, że walkę, tak? Mhm. No zobaczymy. Myślę, że będzie ciekawie, bo... To tego jesteśmy raczej pewni. No bo tutaj też wiadomo, tak? Szukamy show i rozrywki. Mhm. No i jest to pierwsza walka kobiet na punchdownie. Mhm. Standardowo rozpoczynają Esmeralda. Jak twoje nastawienie przed walką? Nastawienie są super. Jestem zrelaksowana. Co prawda przez chwilę miałam mały problem, bo byłam na makijażu i zgubiłam samochód, więc szukałam przez godzinę samochód swój. Ale reszta jest super. Ale... Zaraz, czegoś nie rozumiem. Ja jeszcze nigdy, robiąc makijaż, nie zgubiłem samochodu. Chciałbym się dowiedzieć, jak to działa. No właśnie, przyjechałam do koleżanki na make-up i postawiłam samochód gdzieś, tak naprawdę 300 metrów zaparkowałam. No i kiedy wyszłam, nie było tego samochodu, więc szukałam przez godzinę i tak naprawdę już zapomniałam o tej walce, o wszystkim, tylko chciałam znaleźć swój samochód. Jak rap news się rozwija? No, a dziękuję, coraz dziękuję. No, jak widać, rap jest czasem destrukcyjny. No właśnie, Wini oddał za mikrofon? Oddał, zwróciło się. Zwróciło się. Generalnie się zwróciło. To są organizatorzy, powiedzcie mi, jak nastawienie? To jest moje pierwsze pytanie. Bojowe. Bardzo dobre, trochę już zmęczenie wychodzi, bo ciężka praca. No ciężka, no musieliście... Dopiero się zaczęło, ty już zmęczony jesteś. No, o, to jest... Tylko grałem od rana do nocy 3 miesiące przy tym, a spałem godzinę od wczoraj, także... O, też znam takich, co tak śpią. Dzisiaj jest akcja taka, że jesteśmy też organizatorem Rap Knockoutu w 100% jako Rap News. Odezwaliśmy się do organizatorów Punchdown z propozycją wystąpienia na gali z pokazową walką. No i już dogadaliśmy się to, zanim przełożono tą edycję, ale ostatecznie jesteśmy tu i dzisiaj Koro Radar, 3 rundy, formule Rap Battle, formule Rap Knockout, a cappella, naprawdę będzie grupa. A cappella będzie? No tak, oczywiście. O, tak. Ja zawsze sobie ceniłem właśnie te wejścia do grywki, szczególnie a cappella. No właśnie, a ty jakbyś się czuł w takiej formule, może gdybyś chciał zawalczyć w legendarny freestyle'owcu? Coś napisać. Dziękuję. Coś na pewno. Nie. Proszę legendarnego freestyle'owca zostawić i oprawić w ramkę. Zobacz, Marcin, proszę oprawić to w ramkę. Legendarny freestyle'owcu. No słuchajcie, to teraz to wyczyli, ja mam wzrostu, po prostu od... No tyle. Już pisałeś, zawalczyłbyś w takiej... Kurczę, no może, a czemu nie? No tylko wiesz, ja już zapomniałem, jak się... Nie, żartowałem, nie zapomniałem, tego się nie zapomina. Ja nigdy nie umiałem, nie? To może wiesz, to jeszcze to może zaważyć, ale jak najbardziej, słuchaj, ja jestem otwarty na wszystkie propozycje, także generalnie z wielką chęcią. No na razie dzisiaj prowadzę odcinek, ale freestylować też możemy. Także chciałem właśnie teraz wejść z jakimś freestylem, ale bardzo dobrze, że tego nie zrobiłem. No i dzieci zawodnicy? To nikogo nie ma! Starowski! Ty, coś kurwa ściemniał. No tutaj jest chyba, nie? To tutaj? O Jezu, przepraszam! Widzę, że dbasz o formę. Tak. To jest, wiesz, to jest taka forma, to jest taka... Dbam po prostu, żeby forma zawsze była pełna i żebym po prostu, wiesz, z tej formy miał jak najwięcej jedzenia. No słuchaj, jak chce się iść na zawody sportowe, to powinno się trochę tego zrzucić, nie? Wiesz, ja nie jestem może znawcą, ale no, bez przesady, no tak? Jeżeli bawimy się w sport, to róbmy to profesjonalnie. Ja do MMA jakoś się za bardzo nie przekładałam, generalnie, jak było widać, podczas moich wystąpień. Natomiast ja tam byłam po to, żeby zrobić show. A tutaj Punchdown to jest zupełnie inna dyscyplina i to mi się podoba, że tutaj... No, jest to niby takie zwykłe się walenie, tak? Po przysłowiowej mordzie. Po przysłowiowej buzi. Mówimy teraz o kobiecym Punchdownie. Twaszkach. No zobaczymy, no ja jestem ciekawa. Generalnie no treningi jako same takie, no ciężko jest trenować, tak? Do Punchdowna, nie wiem, bo na tobie ewentualnie. Poproszę. No jaki przystojny. Dziękuję. Spróbujemy, to jestem jeszcze... Ale wiesz, że głowę musisz trochę... Tak? No, wiesz co,
Poczekaj, bo może ja... No to tak na pół mocy na początku, a potem przyjdę po całą moc. No nie, no to jest po lutuj go, jemu za to płacą. Wy dostajecie za to pieniądze? Właśnie, chciałem... Ta szyba już jest wstawiona. Ale to my się posklejali tamtą, czy nową kupili? Nie, podobno ta szyba bardzo, bardzo droga była, nie? Tak, no właśnie, kto uregulował należności? Chyba miał drysik uregulować, ale dlatego, że miał uregulować, to się dzisiaj nie pojawił, no właśnie, nie? To mi się tak wydaje, to kurde, ładne wytłumaczenie, nie? Proszę nas nakręcić tutaj za słynnej zniszczonej szyby. Ale widzicie, no nie ma rzeczy, których się nie da po prostu naprawić, tak? Powiem szczerze, że na nową to ona nie wygląda. No nie, to znaczy nie, no to jest ujebane jak stół z TVN-u, no. Wiesz, wszystkie wyczyszczone, ale zobacz, patrz, Janczar, zobacz, wszystkie są pięknie, się lśnią, kurde, ten, a to widzisz, jakieś paluchy, kurwa, tłuste pewnie, jeli jakieś chińskie. Wszystkie by przynieśli, jeszcze nie może nie umyć. No. Właśnie, no. Ludwik i płyn do szyb bez alkoholu. Ty, chodź, weźmiemy ten, bo... Umyjmy to. Ty, czekaj, ale to jest pronto, to jest do drewna, to nie. Wysmaruję to jeszcze tylko bardziej. Macie tu wódkę? Nie mamy. Jeszcze nie mamy, ale możemy mieć. Pan jest tutaj sędzią, prawda? Tak jest, zgadza się. Elżbiecki Jacek. Bardzo mi miło. Ostatnio słyszałem, byliście z siebie dumni, że tak stworzyliście zasady, że no, zawodnicy mniej się nokautują, tak? Że... Dokładnie. Chciałem się zapytać, jakim prawem przedkładacie zdrowie zawodników nad rozrywkę publiczności? Czy ludzie płacą za pay-per-view, płacą za, no może nie teraz za bilety, rozumiem, oni chcą krwi. Jak najbardziej, rozumiem twoje podejście, ale trzeba mieć oczywiście na uwadze zdrowie startujących. No jak bardzo trzeba? Ile ale to... weź pod uwagę, że są chłopy, którzy mają po 150-160 kg. No właśnie, dlatego tym bardziej. Chodzi o to, żeby po prostu nie połamali sobie. Właśnie chodzi o to, żeby sobie połamali. Nie, właśnie chodzi. Nosów, żeby... Nosy, właśnie, ja nosy wiem, jak są złamane, są najlepiej, nie? Ja wiem, że publiczność jest żądna krwi, ale musimy naprawdę dbać o zdrowie startujących. Także no stąd takie, a nie inne zasady. No, zawodnicy się cieszą. Pod zawodników, nie pod publikę, no... No właśnie, to musimy o nich dbać. Po prostu no, ktoś musi psuć nam zabawę i po prostu zawsze wymyślać jakieś zasady. Jak się czujesz, taki famous, prowadzący studio takie zajebiste? Nie taki Parkhouse TV, takie wiesz, w krzokach gdzieś, jakieś gówno. Ale jakbyś odpowiedział pierwszy odcinek Parkhouse TV, to takie też studio. Ale w sumie nawet bardzo podobne, nie? I to wiesz, tutaj to trzeba się na ustawę, o mnie to się samo tak włączało. Dużo taniej sam to zrobiłeś, to tyle ludzi, nie? Cały tabun ludzi. Dzień dobry, z tej strony Bones, a dzisiaj opowiem wam, skąd ksywa Bones. Otóż kiedyś na amatorskich zawodach MMA we Wrocławiu miałem flaszkę i tak słałem gościa, że wszyscy zaczęli krzyczeć Bones, Bones, Bones. I to właśnie stąd. Dzień dobry. Nie, nieumalowana. Spokojnie, ja też. Dobry. Dzień dobry. Panie są tutaj w charakterze. Dzień dobry. W charakterze hostess ringer, nie wiem jak. O właśnie, no bo nie wiedziałem właśnie, czy ringer, że tak powiem, czy ta nazwa jest właściwa, ponieważ tu nie ma ringu. Ale właśnie, ale no dziewczyny właśnie... My kochamy naturalne piękno, my też się w ogóle nie pomalowaliśmy dzisiaj. A ja dzisiaj jestem dobrze umalowany, jakbyś mogła ocenić? No jesteś w ogóle nieumalowany. Bo to jest taki wizaż natural. Tak. Po prostu podkreślasz tylko moje naturalne cechy. To tak samo jak jedziesz, jest bardzo naturalne. A ty się jakoś nie boisz, że ten makijaż zejdzie ci, jak będą ciebie bić tak po tej twarzy? No bardzo mocno. A właśnie, na przykład, no nie, no bo właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. No przecież w momencie takiego uderzenia, tak, to nawet widać, bo tak, chociaż nie, no w sumie skoro łapy są i tak posmarowane, to nie było tego pytania. Oczywiście ono będzie, ale nie było. Ale no, może tak. Twoja przeciwniczka no, jest inna niż ty. No i właśnie stąd pojawia się moje pytanie. No, czy nie boisz się tego kontrastu, tej różnicy? Ja ogólnie w życiu niczego się nie boję, więc nawet się cieszę, że mam to. Niczego? Na buki się nie bałaś na przykład nigdy? Kogo? Buki. Co? Muminki takie. Nie, niczego się nie boję. No nie, no jeżeli się Buki nie bałaś, to rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć, że się niczego... Chociaż ja też się Buki nie bałem, to dopiero... Ja się bałem. Po prostu ja nie oglądałem Muminków, dlatego... Może... Jesteś trochę za stary chyba, nie? Znaczy nie, no ty, ja nie... Ja stary? Wypraszam sobie! Na młodego nie wyglądasz, co prawda. Piotrek, idziemy!
Bardzo ładnie wyglądasz. Ja ładnie wyglądam, dziękuję. Bardzo ładnie. Trochę brakuje, muszę no tak, właśnie powiedziałem, jak wchodziliśmy od razu, jak tylko zdjąłem okulary, zobaczyłem, po prostu mówię, nie no, musimy wywiad z modelką zrobić. Nie, no ja dziękuję, ja domyślam się, że ładnie wyglądam, ale no nic niestety nie przebije Mateusza Kaniowskiego, jak już na pewno widzieliście. No, chcieliśmy zapytać, skąd to piękno? No jak spojrzałem na Luizę, to stwierdziłem, że muszę być jej przeciwieństwem. No nie, to, no co, no. Słuchaj, to akurat jest pierwszy raz, gdy tu, że chłop jest ładniejszy niż baba. To był żart, no gdzie mi do Luizy albo do Bufu. My też żartowaliśmy sobie, także powiedz mi jak, stresujesz się troszeczkę, jak nastawienie ogólnie? No właśnie chciałbym już zaczynać próby, żeby później można było pójść coś zjeść i już zaczynać całą zjeść. Wszyscy by jedli, nikt nie chce iść się napić. Nie brakuje ci freestyle'u w ogóle przy tym, na przykład, no nie... Ja na przykład, w sensie dla mnie freestyle był wygodny, bo właśnie nic nie musiałem przygotowywać, wychodziłem na scenę i freestyle'owałem, nie? No na przykład, no ciężej by mi było usiąść sobie i przygotować jakieś, przemyśleć to. Nie macie jakiegoś takiego wrażenia, że jednak freestyle'owanie jest może troszeczkę, no nie mówię łatwiejsze. Znaczy, no, pod wpływem chwili. Pod wpływem chwili właśnie i nie, musisz, no mniej po prostu poświęcać na to czasu, nie? Wiesz co, ja miałem, no ile, tak 2-3 lata pojeździłem na freestylu i tyle, nie? A jeździsz jeszcze? No teraz to za bardzo nie ma gdzie, nie? No może tak, jakieś no, pojedyncze... No tak, kurwa, pytanie w czasie COVID-u, kurwa, jeździsz na bitwy freestylowe, to się wytniemy. Jak nastawienie dzisiaj? Bojowe! A to czemu dzisiaj ty nie walczysz, tylko komentujesz, no? Nie wolałbyś zasadzić... Moja inna formuła. No ja wiem, że inna formuła, ale no nie korci cię tak, jak komentujesz, żeby tak komuś przypierdolić takiego liścia? Nie, już wiesz co, ten, korci mnie, żeby komentować, bardzo mnie to jara, cieszę się, że mogę komentować tą galę tutaj i... Dużo znamienitych zawodników MMA czy boksu później odnajdowało się jako komentatorzy, także życzę ci jak najbardziej i spełnienia w tej dziedzinie również. Warszawski dresik wypadł wczoraj, więc mogłeś na jego miejsce wskoczyć zamiast... Dres już masz. W Warszawie mieszkasz. Skąd ksywa ptyś? O Jezus, już mówiłem to w wywiadach. Kiedyś jak pracowałem w klubach jako bramkarz, wyszedłem kiedyś zimą, był taki straszny mróz, minus 20, na papierosa na dwór. I wiesz, w kurtce, w czapce, praktycznie w rękawiczkach. No i wyszedłem z kolegą, palim papierosa i wyszły dwie dziewczyny. W miniówkach, bez rękawnikach, a minus 20, przysięgam. To był taki styczeń, takie wiesz, to było z 8 lat temu, coś takiego, 9. I one i tak stoją się, trzęsą my w tych kurtkach, aż mi ich żal było i one, ej groźny ptysiu, dasz mi kurtkę. No i najpierw był groźny, kolega mój był takim zawsze szydercą, zaczął... Groźny ptysiu. Ptysiu, później było ptyniu, ptyś i tak został... Ale nie, to ja bym został, zostawił groźnego ptysia. Groźny ptyś wygrywa. A dlaczego ksywa Easy? No, to jest też długa historia związana z ale był na początku groźny Easy? Nie, to był Easy Target, to był łatwy cel, bo jak zaczynałem grać w gry komputerowe, to wszyscy mnie zabijali. To widzę, mamy coś wspólnego. Ja... Będę Easy Target, no i w momencie, kiedy już tam lepiej szło, Target zniknął, zostało samo Easy. Janczar, chodź, umyjesz mi głowę. I cyk, i lecimy. Ha. Okay. O, Janczarek, ty myjesz głowę. Moja głowa. Czekaj, to jeszcze musimy teraz tak. Czekaj, to jest. O, taki macie teraz VR, POV. O, dobrze jest? Dobrze. Nie za ciepła, nie za ciepła. Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Okay. Ładnie pachnie ten płyn? Ty ładnie pachniesz, to jest najważniejsze. Słuchaj, ja tylko jeszcze Luxia, Jasmine and Vanilla, ale to chyba wiesz, to chyba nie było w ogóle do włosów, tak mi się wydaje. To dezynfekcja. No to właśnie była improwizacja Palhajstu na temat mycia głowy Boneza przez Janczara. Ej, no dobra, poczekajcie. Skoro wy już macie wymyślone te wejścia, to kto wygrał? Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zakupił dostępu do gali, to serdecznie zachęcam do zakupu pay-per-view. Będzie się działo. Z Waszego Ryflinka. Z naszego Ryflinka. No jak Wam się komentuje? Co? Jeszcze lipa, nie? Jeszcze nic się nie dzieje? To dobrze. Wiesz, my jesteśmy już tacy spoceni z tych emocji, że to jest... A, myślałem, że z temperatury, bo jest gorąco. Ja już ledwo mówię. Mam wódkę na backstage. O, wiecie? Dzień dobry, witamy w Polsce.
A witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Chodzi na to, wychodzi na to, że bardzo dobrze mówisz po polsku. Gdzie się tego nauczyłeś? Nie zgadniesz. W Polsce. O cholera! Mam jeszcze jedno takie pytanie. Widzisz coś przez te oczy? Tak, ale panoramicznie. Ja widzę, co tam robi fani za mną. Bardzo się cieszę. A wódkę pijesz? No. Ale cię prowadzę, nie mogę. Samochód? Na pewno przecież nie pan ждał. No, umówmy się, no, szanujmy się trochę, nie? Ale no to, a jakbym ci Ubera zamówił? No dobra, nie przeszkadzamy. Jeszcze, a prawie by się, kręć, bo się zaraz wyjebie. Ale wy jesteście wariacie, powiem wam. No. Tak, o nas niektórzy mówią, ale pogłoski o waszym wariactwie są... Fajny masz mikrofon. A dziękuję. Nie mój, kolegi. Można? Chcieliśmy zapytać się, co pani zrobi, jaką techniką się pani maluje. Próbuję się, brwi maluję akurat. Brwi. Czy ja mam dzisiaj dobrze pomalowane brwi, czy raczej trochę za słabo? Bo ja tak delikatny makijaż, ja raczej taki... Ja bym poprawiła. Jednak, to się wydaje, ja już, że... Głowa już ma umytną, to jeszcze może pani mu poprawić te brwi, no? Nie, no dobrze. A nie, bo to później nie zajdzie i będę tak chodził, nie? No dobra, raz. Ale nie za mocno. Nie! Walno! Dobra, poczekaj, przyjdę, słuchaj, mam tam jeszcze pół litra bociana, wypiję pół litra bociana i odezwę się, dobra? No ja niestety muszę być trzeźwy, ale... Po co? Ale właśnie mi się wydaje, że jakbyś tam segolnęła z jednego nie, czy dwa... Nie, nie piję alkoholu. W ogóle? Słuchaj, to mam taka rada od wujka Boneza, pij alkohol. Kiedyś pijam i kończyło się to różnymi sytuacjami, więc... Oj, właśnie te sytuacje są najwspanialsze, ja właśnie za to kocham... Ty jesteś osobą medialną i... No, ja... Nie wiesz, że te sytuacje są wszędzie... No chyba właśnie, chyba, że jest się medialnym właśnie tak jak ja, że jest się znanym z tego, że się pije. To rozwiązuje naprawdę wiele problemów, że tak powiem. W ogóle, o Jezus, ludzie mnie zobaczą bez włosów, także no, dziękuję bardzo. Ja jestem zła już na ciebie, że ty mogłeś się napić, więc dalej. Zajebiście właśnie, bo jak się spodziewałem, to się stresowałem, a tak jak dostałem, tak wiesz, nie wiadomo skąd, wiesz, dostałem, nie stresowałem się, mamy to, nagrywało się. No ale jest, ja powiem tak szczerze, no ja bym się bał. Wiesz co, nie nagrało się, musimy to jeszcze raz robić. No to już, nie, to później, nie, słuchaj, przyjdę, bo ja będę później zmiękczony. A potem nie wiadomo, czy nagrałem, musimy to jeszcze raz zrobić. Ty no, boli no, no dobra. To czekaj, to muszę się przygotować. Tutaj jest. Dobra, nie? No. Czekaj. Teraz w dół. Ale... No ale gdzie mi uciekał? Przepraszam, zastraszyłem cię. No bo to jest najgorsze, bo jakby tak z nienacka, to wiesz, to było okej. I byś został w tym momencie, no. Dlatego... Dlatego ty robisz swoją pracę, a właśnie, o to chodzi. A jeszcze chciałem zapytać, to już jest... czy to już jest twój strój na walkę? Nie, mam bardziej coś innego pod spodem. Aha, to tam jest jeszcze pod spodem coś, tak? Dobra, dobra. No przecież mój brzuch, tak? Który zrobił ostatnio furorę w sieci, więc... Ludzie różne... Ja całe życie żyję z bebzonem i jakoś się leci. Raz na górze, raz na dole, ale zawsze z bebzonem. Uciekać. Właśnie ja się tego boję, że ja też jak będę czekała na ten cios, że wiesz, zaraz masz tą świadomość, że dostaniesz, nie? Co, ale ja się przestraszyłem, wiesz, ciosu od kobiety, nie? Ja będę miał przejebane podwójnie teraz, nie? Ale raz dostałem, nie? No to po prostu, no już, to jest walka nieuczciwa, bo ja nie oddam, no. Czym się zajmujesz? Nagłośnieniem? Czy jakbym ci tu na przykład tak po, to byś się wkurzył? Trochę bardzo. Powiedz mi, nie wiem, czy powinienem to na kamerze, nie, bo to za... Tak, zasłoń. Powiedz mi, wódkę pijesz przed walką? Nie, nie piję nic, bo przestałam pić przez 10 miesięcy temu, więc... A ja znam takich, co by pili przed... No to możesz napić się też za mnie. Jak w ogóle kariera dziennikarska? Wszystko idzie do przodu? No, teraz już idzie do przodu. Przez chwilę szła tak, zatrzymała się. Zatrzymała się? No, teraz... Tak jak z moją rapową. Poduczyłem się języka polskiego. Nawet wam powiem, że wiem, kto napisał Bogu rodzice. To nawet ja nie wiem. No ten, jak je... Nie no, oczywiście, że nie. Mnie zgięło.
Także jak będziecie chcieli trochę, że tak powiem, rozluźnić swój aparat mowy, to zapraszam do mnie. Będę wypatrywał białej bluzy. Dobra. Nie zdejmuj jej, nawet jakbyś miał się ugotować. Pod spodem mam białą koszulkę, także jest. Widzimy się. Kolega czym się zajmuje? A, kolega sobie ogląda po prostu galę. Dobra, to... A tutaj ja widzę, zobacz jaka konsoleta, to jest chyba DJ. No jak? Ale wpadłem, żeby porobić ci wywiady, bo teraz robię takie różne wywiady, bo chcę poznać ludzi, każdy. A no to mogę tu poczekać chwilę na ciebie. Słuchaj, ale to może być ścianka taka. Może zrobić z nim to, zobacz, jaka to jest ładna ścianka. Ścianka! Ty, anegdot mam do opowiedzenia. To opowiedz jedną. Nie mogę teraz, bo... czyli pewnie nie ma żadnych, ale tak tylko mówi. O, ale mam anegdot do opowiedzenia, no, ale teraz nie mogę, bo mam... O, tutaj. Ej, zróbmy scenę taką, jak ja się odwracam na takim tymi... Ha, ha. Ty masz tu backstage, nie? Nie, ja mam tam. Czyli masz z nami? Tak? No! To siedzi! Nigdy po prostu... Nie, chciałem teraz skłamać. Chciałem powiedzieć, że nigdy Mongolia nie była tak blisko Polski, ale kiedyś była. Była nawet w Polsce. No. Nie wiem, czy wiecie, ale będzie trzecia linia metra pomiędzy Ulan-Bator a Warszawą. W ogóle Genghis Khan u was jest postacią, że tak powiem... Boże, kultową. Kultową, to tak? To jest wód wszystkich wodzów. No tak. Mistrz od mistrze. A my mieliśmy Piłsudskiego. On wymyślił okrągły stół, teraz używamy na wszystkich... A to nie Wałęsa był? Nie bolało? Co? No tatuaże. Czy to po prostu na melanżu było takie? Aha, właśnie o dziwo na twarzy tak praktycznie w ogóle nie bolało, nie? Tak. Do reszty ciała, no było spoko. No, na szyi słyszałem, że boli, nie? No właśnie tutaj pod samą grdyką, nie? Bo w ogóle nie łapało... Ja to jestem pizda i się boję, nie? Ale... Ja to długo pizda... O, dziękuję. Proszę. Kurde, miałem... No. A ty nie miałeś tak oszczędnie z tym alkoholem dzisiaj? A co, widać po mnie już? Nie, czuć. Tak dość mocno taki dezynfekcja. Nie, to jest płyn do dezynfekcji, wiesz jaki smaczny? Witam panowie, tu widzę zawodnicy, wszyscy ten, ale ja najpierw chciałem tutaj do największego człowieka w bluzie, jednego z moich ulubionych zespołów. Jesteś fanem Kissów? Oczywiście. No ja też. Wolisz okres w maskach czy bez masek? Maskach. Poczekaj, dopasuję twarzy do ksywek. Ja tu jestem z napisem... Kisiel, tak? To pamiętałem. Ja tu jestem z napisem VIP. Cialeczko. Cześć, co tam? Ty jesteś zwycięzcą chyba pierwszej edycji? Nie zgadza się. No to dobra, to idziemy stąd. Dobra, poczekajcie, bo ja dalej muszę dopasować twarze do ksywek. Świętej pamięci zimny. Świętej pamięci. O, jest zimny. Jest zimny. Mały. Właśnie taki mały jesteś. Jest mały, Daniel Młyński. Kurwa, nie jesteś taki mały, rzeczywiście. Ty faktycznie musisz troszeczkę coś... No naprawdę, mówię ci, ale... Jak ty patrzysz na górę, to ty widzisz dolnego. No, wiesz co, znaczy, ale nie, to broń Boże, nie chodzi o... Ja mam strasznie słabą pamięć do twarzy. Ja próbowałem robić research, oglądałem patch downy, tak, oglądałem, wiesz, Palhajs. I po prostu bałem się, że do konkretnych zawodników nie podejdę. W głosie mnie poznasz? Darth Vader! Ja cię popilnuję po after party, mówię ci, babeczka, że się cię boję. Słyszeliście? Kto jest kurwa kozakiem? Kto się jeszcze mnie boi? Jest Body Christ! Kurde, Body. Zajebiście się wiesz na punch downie. Mamy galę punch down. Czujesz się bardziej punchem czy bardziej downem? Co ja chciałem? A czy następnie chciałem powiedzieć, że czuję od ciebie wyrób wysokoprocentowy? Jezus! Nie, spokojnie, ja też dzisiaj się odpalam po gali w hotelu z Danielem, także... Po gali to każdy lamus może, nie? Wypiemy. Po prostu... Przepraszam, ja. Dziewczyny, po prostu... Spadła ci łaciczka. Mogłabyś mi... Kutek, jakby spać. No, tak. Ale gdzie tutaj nosisz? Widzę, że już jesteś wcięty. Jestem. No, dawaj. Ale nie, bo...
Tak. Dobra, no. Tylko mi nie uciekaj głową. No, no właśnie, ja nie wiem, może... Pomysł, bądź twardy! Daj tę kytę. Gdzie je dałeś? Aaaa, kurwa! Bez kitu. Cały czas nie słyszę na to ucho, nie? Ale, przepraszam bardzo, zawodnicy mają jakieś waty, jakieś stopery w uszach, a jestem bonus i mam tylko wódkę w sobie, nie? Ale fajnie, o Jezu. Jezu, ale trzeźwy jestem, jakie głupoty gadałem przed chwilą. Dzisiaj jesteś gościnnie, tak? No, znaczy jestem ekspertem w studio. O, proszę bardzo. To proszę powiedzieć coś po ekspercku. Bym musiał zobaczyć jakąś walkę, nie? No to ja walczę z trzeźwością. Zajebiste uderzenie. Dziękuję bardzo. Tak, ale trenowałeś troszeczkę? Nie, właśnie nie. Bo mi się wydaje, że dzisiaj jesteś największym bykiem tutaj, w sensie... Ktoś musi, nie? Co? Ktoś musi. No ktoś musi, tak. I zdecydowanie jakby liczysz na wygraną, czy liczysz na to, że po prostu wrócisz do domu w całości? Chcę się no, jak najlepiej pokazać, nie? To jest najważniejsze. A powiedz mi, minimum celuję na półfinał. A powiedz mi, okulary to są po to, że ja mam okulary, proszę mnie nie bić, czy... Nie, czy zdejmuję. A, zdejmujesz, no dobra. Tutaj jest najlepsza polska dziennikarka. No tak. Ja mam tylko jedno pytanie i ono jest, broń Boże, no offense. Skąd ksywa najlepsza polska dziennikarka? To nie ja wymyśliłam, to nie moja zasługa. To jest, należy pytanie zadać do internautów. A no, jak się do tego odnosisz? Jakby, czujesz, że to jest tylko po prostu kompilacja wpadek, bo każdy z nas robi błędy. Jeżeli te błędy zbierzemy w jedną kompilację, to się zrobi, czy ewentualnie... No, jest tam coś, co można naprawić. Wiesz co, no zawsze coś można naprawić, ale tak naprawdę błędy są po to, żeby po prostu coś się działo. Ja często o tym mówię. Wolę być, mylić się, robić błędy, niż być taką niedorzecznie nudną. Przepraszam. O, chodź tutaj. Dzień dobry. Jest z nami Ryszard Pejtru. Ja też mam miano, w sensie w moim domu tak się nazywam, najlepszym polskim dziennikarzem, ale Piątka. Słuchaj, mam... Czy my jesteśmy w zapisie? Jesteśmy w zapisie. Słuchaj, świetną radę. Jakby mi to bardzo pomaga i chodzi mi o wódkę. Na przykład... Nie piję. Dlaczego? Jest z nami Ryszard... Ryszard Pejtru. Czemu ci nie poszło w polityce? Kwiatek. Gratulacje, było wyrównanie. Co się stało? No nie wiem, co się stało, no nie mogłem, raz sfaulowałem, on sfaulował, no później nie wiem, podobno coś tam przeciągnąłem, nie widziałem tego, zobaczy w domu. Ogólnie jestem strasznie wkurwiony, bo nie ma takiego widzę, ciosu. Widzę, ale ja ci nic nie zrobiłem. Nie ma takiego ciosu, żeby było tak jak arbuzy, już powiedziałem koledze, moja głowa nie arbuz. No. To nie o to tutaj chodzi. Czyli dobra, w sensie nie ma pestek? No nie będzie pestek jeszcze, no ja postaram się, żeby tu wrócić, kiedy jeszcze poproszę, żeby może rewanż. Bo to nie jest chyba twoja pierwsza, to jest druga, tak? Także tak. Ja tu jestem dzisiaj trochę w zastępstwie, wiesz, ja sobie tak chodzę i sobie tam gadam głupoty, ale każdy z nami jest tego, że pije wódkę i gadam głupoty. Więc jakbyś, w sensie taka rada, bo... Wódka... Teraz moja rada. Czegoś cię nauczę. Tam masz kamerę, tu masz mikrofon, zasłaniasz mnie mikrofonem i siebie też. Także... Dostosuj się. Tak. Znaczy właśnie, bo to jest... Ja nie jestem dziennikarzem profesjonalnym, jestem dziennikarzem pijącym. Okay. Ale najlepszym. Dziękuję. Marcin, to jest kolejna rzecz do oprawienia w ramkę. Jestem dziennikarzem pijącym. Okay. Ale najlepszym. Nie ma drugiego takiego faceta o tak silnej głowie jak mój mąż. Może pić z każdym i nikt go nie przepije. Przepraszam, co? Co ja przed chwilą usłyszałem? Śmiało możecie się razem napić. Czekaj, który to jest? Chodź, pokaż mi go. No, ona chyba nie wie, z kim rozmawia, nie? Chyba nie. Też szukam męża.
Ja mam żonę, to mi wystarczy. Ja też mam żonę. Słuchaj, znaczy ja nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, na jaką właśnie minę czy twoja żona wpakowała. Powiedziała, że mnie przepijesz. Ja wyzwanie przyjmuję. No i dobra. Ale to kiedy? Bo ja mam już tutaj. Ja już, stary, ja już pół litra wyjebałem, także... Ale spoko, mogę ci dać ten handicap. Ja mogę pół litra, a ty sobie zaczynaj od zera. Kończę z chłopakami i możemy lecieć. No. Są straszne jakieś restrykcje w ogóle, tu nie pozwalają nam ten... Chodź, idziemy na śmika. Dawaj. Skargi są na ciebie, jak zawsze. Jakie skargi na mnie? Nie mam. Nie pierdolę. Powiedz mi, jakie to jest uczucie? W sensie, jak tam stoisz i czekasz na ten cios. Jeszcze stoi ten byk, nie? Wiesz, no, przerobie się, patrzy mi prosto w oczy. Stary, ja to dzisiaj, wiesz, spiździłem przed Esmeraldą, nie? Chcę, wiem. O! No, bo chcesz? Pan... Nie, już nie. Ale czemu? Nie, bo ja dalej nie słyszę na to ucho. Nie. Nie. Goni mnie przez całą halę, żeby potrenować. Był czas na trenowanie wcześniej, to teraz się nie wymigasz, nie? Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, dwa razy się był w lewy, raz w prawy. No, później zmienił rękę, tą drugą. No bo zobaczył, mówi, kurde, nie wiadomo, czy szczepiony, czy coś, nie? Będzie prawą. Takie sikanie na dłonie, szczepiony. Później musimy tego ruskiego złapać, nie? Tak. Ja chcę do niego po rusku gadać w ogóle. Nie? Nie. Ja nie. Mogę to tłumaczyć. A, ale ja nie potrzebuję tłumacza. Czy ty ją piju wódka? Co mówisz? Ty nie pani... To towarzysz. Ty nie pani Maju mnie. Ja ciebie pytaju, czy my ją piju wódka. Budujcie pić z nim wódką. Po turnierze. Kto umówiani? Pomalowałyśmy się. Dobra, ała. Ja tu jestem jedyną kobietą tak naprawdę, no nie tu, ale zazwyczaj jestem jedyną kobietą, no to cała koncentracja jest na mnie. A to też prawda, no to męski wzrok, ja na przykład staram się, wiesz, wzrok gdzieś kierować, bo moja żona to będzie oglądała, także ja staram się w dekolty nie patrzeć, chociaż bardzo bym chciał, ale nie mogę. I rzeczywiście, no, poza tym to jest następna rzecz, przy pięknych kobietach faceci głupieją, więc odpowiedzi też są głupie, nie? No tak naprawdę nie wiem, jak byłbyś inteligentnym człowiekiem, nie znamy się, nie mogę ocenić skali. Ale bardziej tak, czy bardziej mniej? Powiem po rozmowie, jest dobrze. Dziękuję bardzo. Wulpes, powiedz mi, jak nastawienie przed dzisiaj? Bardzo... Żona ci pomaga, czy przeszkadza? Pomaga, no. Wiesz co, ci panowie już chcą iść. Jesteśmy teraz z Maksymilianem, ksywa Max. Powiedz mi, skąd się wzięła ksywa? Czy to dlatego, że robisz wszystko na maksa? Chyba tak, zdecydowanie. Nie przeszkadzam ci. Ale już to zrobiłeś. Ale nie dalej nie będę, nie? Dobra, no to dzięki. Bo trenujesz... Byłem amatorskim bokserem, bo ja jestem na przykład byłem amatorskim zawodnikiem amatorskich zawodów MMA we Wrocławiu, na których tak stałem gościa, że wszyscy zaczęli krzyczeć bonus i stąd się wzięła moja ksywa. Czy ty kiedyś byłeś na jakichś amatorskich zawodach bokserskich we Wrocławiu? Nie. Ale przecież już się mieliście kiedyś, no. I to nawet nieoficjalnie parę razy, z tego co wiem. Tak, w kuluarach. No i Okuszak zawsze, kurwa, zmieścił. Czuwał, zawsze czuwał. No, a z drugiej strony sobie pomyślałem, mówię, kurwa, a czemu by raz się, kurwa, mówię, będę miał raz okazję wykurwić bonusowi, nie? Chyba, że będzie pierwszy. No nie, no zakładam, że ustoję, no mam nadzieję, że ustoję, nie? Ale Stifler nie ustał. Czy spowiadają się bardziej dlatego, że boją się, że zabiją, czy spowiadają się bardziej, że boją się, że będą zabici? Spowiadają się z powodu obydwu tych rzeczy, bo śmierć jest ostateczną sprawą, która nas spotkała wszystkich, więc... Oczywiście. Jak podatki, więc myślę, że powodowują się w ten sposób, że być może zejdą. Mówisz oczywiście o tych bijących. Tak. Jasne, więc spowiadają się też, żeby otuchy dostać ode mnie. Spowiadają się, żeby...
dowiedzieć się, gdzie mogą wstawić zęby. Rozumiem, że w konfesjonale rozmawia się... Proszę księdza, stracę zęby. Zna ksiądz jakiegoś dobrego dentystę? Taka spowiedź. Ja wtedy wyciągam wizytówkę brata, który bierze niezłą kasę za to, ale wstawia im wszystkie jedynki. Dzielimy się kaską i jakoś to działa. Stacy niestety nie pociągnie się do końca. Co już śmiesz? Tylko patrzę. Nie. Dziękuję bardzo. A. Kur... O. To. Mocno. Znaczy, ona nawet nie jest posłodzona. Jest. No jak? Bo musisz pomieszać, kurwa. Powiedział to Body Christ, który jest na redukcji, ej, nie? No przecież gościu powiedział, nie. To musi pomieszać przecież. Ale wolałbyś posłodzić cukrem czy cynamonem? Kurwa, się uparłeś na ten cynamon. Na ile? Właśnie taki slap jest grzechem, według kościoła. Znaczy, w momencie, kiedy jest tak dogadany, nie jest grzechem, nie? Nie, no, Stary Testament mówi jasno, że złamanie za złamanie... Ale my wierzymy w Nowy Testament. Ząb za ząb, a w Nowym Testamencie nadstaw prawy policzek, a uderz mnie w prawy policzek, a nadstawię ci lewy policzek. No tak, ale wiemy, że to nie jest tak, że to nie chodzi o to, że jak ktoś nas bije, to mamy się nie bronić, tak, bo bardzo często, że tak powiem, ludzie, którzy, no nie wiem, nie są wierzący, nie chodzą do kościoła, bardzo często w sensie... używają tego jako argument wobec katolików, tak, że nastaw długi policzek, tak? Ale to przecież nie chodzi o to, żeby od razu nadstawiać, znaczy, tak? No niekoniecznie chodzi tu o sprawę fizyczną, bo na przykład może ktoś kogoś obrazić, a ty po prostu mu się uśmiechniesz. No tak, znaczy kwestia wybaczania, tak? Ale... No, prosta sprawa. Jak jadę samochodem, prawda? Kiedyś, dawno temu, jak jakiś mnie wyprzedzał, zajeżdżał drogę albo mrugał światłami, to ja pokazywałem mu faka i mówiłem, ty skurwysynu, nie? Proszę księdza! No, ksiądz też człowiek i tak jest. Oczywiście. Ale później doszedłem do wniosku, czytając mądre pisma, że trzeba właśnie nastawić ten drugi policzek. On mi uderzył w ten prawy, zajeżdżając mi drogę. Ja, zrównawszy się z nim, otworzyłem szybę i uśmiechnąłem się. I on nie wiedział, co zrobić. Wkurwił się tak na maksa, że wyszedł z tego samochodu i wybił mi szybę. To przecież jakiś debil. No i zajebałem go. Sorry. To, że się znacie, nie będzie sprawiało, że odejmiecie parę procent od siły ciosów. Nie, myślę, że w tym, myślę, że zajebiesz Bołotowi całe jepy? Nie, no myślę, znaczy się, ja powiem szczerze, że tak uderzę na 30% jak Stiflera, nie? Nie chcę zrobić krzywdy Krzychowi. Właśnie bez sensu, powinieneś. Na 30%. Pomyśl sobie... No, sorry Krzychu, ale pomyśl sobie o wszystkich rzeczach, które ci odjebał. O których nie wiesz. Kurwa, obgadywał mnie pewnie przed całą ekipą, Fala ITV. I to jak? Mordo, no, Jezus, stary, wiesz co on mówi? A, ten bonus! O nie, teraz się porwie. Słuchaj, żeby nie było inaczej. Wiesz, co mówił bonus na ciebie? Jak ci się komentuje? W sensie, jakie wrażenia? Wiesz co, ja ci powiem, że bardzo dobrze się komentuje, trochę mi głos się już zaczyna siadać, bo nie jestem przyzwyczajony. Też. Czyli pijesz? No nie dzisiaj, a ogólnie tak, ale dzisiaj nie. No bo miałeś przynieść wódkę, no, i słuchaj, zniknąłeś. Jak ja bym tutaj miał wszystkim przynieść, którzy się zadeklarowali, że będą pili... No, ale wszyscy by wtedy krzyczeli, bones. I stąd by się wzięła moja ksywa, nie? No właśnie. Krzyczy dzisiaj Trypson? Dzisiaj będzie żona wieczorem krzyczała. Będzie? Tak. A walczy? Nie, będzie krzyczała Trypson w nocy. A! Czyli trochę walczy. Trochę walczy. Kurczę. Tyle pytań mam do ciebie i wszystkie zapomniałem, nie? Dalej czuję, że ktoś tu nie do końca ma święcenia. No znaczy, wszystko kwestia pieniędzy... dobra, nic nie mówiłem. Nie, nie. Ale ksiądz jest naprawdę księdzem. Oczywiście, że tak. Ale nie prankuje nas. Słucham, nie, no nie prankuje, jakbym miał prankować. Nie, po prostu... Zaraz porozmawiamy o pieniądzach na tace. Ja ci rozgrzeszę, z czego tam chcesz. Dam ci zaocznie ślub, nie ma problemu. Wszystko jest kwestią pieniędzy. No, znaczy, nie, no ja powiem tak, no, szczerze... Chyba, że masz na przykład jakąś fajną znajomą, która może zostać u mnie gospodzie. Bo na przykład... Naprawdę już wiem, że rozmawiamy z księdzem. Idziemy poszukać jakichś prawdziwych duchownych. Bo ksiądz brat mi się znudził, szczerze mówiąc. A jak ci się podoba w ogóle całe wydarzenie, eventy? Cieszysz się, że wziąłeś w tym udział? Fajnie, coś nowego. Próbowałem tak, jak było w Strongmanie, jak było w MMA, teraz Punkdown. Mogę jakieś inne wyzwanie? To ja mam wyzwanie. Na przykład śpiewanie na jednej nodze. To mogę. To poprosimy. Teraz właśnie na maila kontakt palhajs.tv dostajemy właśnie propozycje piosenki, którą...
jeszcze raz. Przepraszam, po prostu... Krąga śpiewam później. Pogali. Pogali? Pogali na jednej nogi. Jakie znasz rymy do słowa liść? Rymy? Kurczę, to może tutaj mojego brata rapera bardziej. Masz brata rapera? Chodź, chodź. Karol. Karol, pytanie to samo co do twojego brata. Jakie znasz rymy do słowa liść? O kurwa, liść? No różne. To mógłbym wymieniać dużo, no. No to wymień dwa. Liść, kiść, dziś, no dwóch te. Dziękuję, są dwa. Dziękujemy. To był raper Santana. Polecamy numery, polecamy płyty i polecamy koncerty. Jakie znasz rymy do słowa liść? Iść. Gdzie? W stronę słońca. Jakie znasz rymy do słowa liść? Ciało Krzyś. Dziękuję, konkurs jest skończony. To... powiedz mi, nie wiem czy... Nie wiem czy widzisz, ale ktoś się to wymazał. Pijesz za mną po wszystkie rzeczy? Oczywiście, że tak, bo ja tu wsiadłem. Nie tylko po to, żeby się tłuc po ryju, no, ale też po to, żeby się napić. Bo ja na przykład w ogóle to nie przyszedłem, żeby się tłuc po ryju, nie? To jest taka... Ale to wie, zawsze możemy się sprawdzić tak przyjacielsko, nie? Ja to ja dzień indziej przyjaźni szukam, wiesz? Ja możemy się dowódkę na przykład sprawdzić. Wygrywasz dzisiaj? Wygrywam. I dochodzi do finału? Dochodzę do finału i wygrywam finał, zgarniam 30 koła i jako żart. I ile z tego odpalić nam? A wam nic nie odpada. Dlaczego? Lejemy go. Dawaj go! Dawaj go! Na plaskacze! Dawaj na plaskacze! Nie no, jak z jakiej paki? No bo na przykład ja potrafię bardzo dobrze zainwestować pieniądze. Potrafię na przykład zainwestować w alkohol, który w dobrej, odpowiedniej ilości się zwróci na przykład. Także masz stopę zwrotu, wiesz, 100%, nie? Nie chciałbyś zainwestować, wiesz, bonus Paul Heist TV Holding? Ja to wiesz, powiem tak, że zainwestuję w rodzinkę, ale w alkohol też zainwestuję. A ja też jestem rodziną tam czyjąś. Wiesz, jak coś... Słuchaj. Jakbyś się zdecydował oddać mi te pieniądze, to mnie tam woła. Ja tam będę krążył z jamczarem. Jak się zdecyduję, to cię będę szukał. Będziemy, dobra. Do kogo dzwoniłeś? Z tego się nie da dzwonić. Przykładam sobie lud. A, myślałem, że z kimś rozmawiasz. Jesteś pojebany. Wiem. Słuchajcie, jest trochę stresik przed walką Piotra? Nie, tak, spokojnie. Trochę tak. Bo wy wiecie, że body to... Także nie da rady. Nie, po prostu jesteście bardziej pewni siły bonusa, czy bardziej pewni słabości Bonego? Nie, no pewnie siły bonusa, nie? Trochę dzisiaj zaprezentował, nie? Na Stiflerze, wrzucił filmik. No właśnie słyszałem, tak, widziałem to, kurde, zajebał mu, kurde, cepa. 30% pokazał swoje siły, więc warto to obejrzeć, nie? No, widzieliśmy, no. Natomiast ja dostałem od Godeskiej, kurde, się na wieszaki wyjebałem, nie? Tak? Syn przez całą Polską, ale to jest Pal Heist TV, o to właśnie chodzi, nie? Mamy tutaj śpiącego zawodnika. Śpi w jajku. Chodź, zapytamy go dlaczego. Stawaj, szkolenia! Jezus. Sorry, przepraszam. Przepraszam. Niechcący. No i stary, jak bonusa przegapimy, to ja sobie nie daruję, nie? Co czujesz teraz? Mój zegarek wykrył trening. A ty też dostajesz pieniądze za to? Nie. Przyjacielu! Chodź, porozmawiamy. A ma jakieś piwko? No, ja mam wódkę. Ale wódka, a do wódki musi być dobry blancik. No to Janczar. Mamy, czy dopiero ten? Po blanciku będziemy mieli takie utwory. Tak, ale nie, no to nie, poskaczemy na jednej nodze, ja już wszystkim znajomym powiedziałem, że ja zwalu się... Ale komuśmy, to czego proponuję? Co, za piosenkę? Tak. No, Mongolo. No mnie masz. Ale poczekaj, mam. Zawsze tam, gdzie ty. Zamienię każdy oddech, niespokojny wiatr. Ale się chpociłeś! No kurwa, to są takie emocje? Dzień dobry. A co pani powie na temat dzisiejszej gali? No cóż, no o, bardzo... To ja? Bardzo ciekawa gala. Coś innego pierwszy raz widziałam, takie widowisko jest pod wrażeniem. To tak jak my. Słucham? Mówię, to tak jak my. Też pierwszy raz to widzieliśmy. No to jestem... Nawet mieliśmy problem, bo nie zobaczyliśmy wszystkich walk. No ja też nie widziałam wszystkich walk, ale... Też piłaś wódkę? Nie piłam. A my piliśmy. Czekaj, bo panowie cię złapali. Ale... A panowie, jak ja pan.
Ty przecież podej bonus, kurwa! Już co? Ja pierdolę! Kurwa, Jansa! Zwalczą jeszcze? Nie zaczęli? Jest! Uff! Tak, zdążyliśmy. Stary, w ostatniej chwili! Bonus B! Tak wszyscy obstawialiśmy, tak wszyscy... Bo na Łazarskim rejonie! Bonus! No gratuluję Piotrze, no kurwa po prostu... Emocje jak na grzybach, ale zajebiście. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Krzychu pokazał klasę. Pokazał klasę, ale... Ale jest... Jezus! Oprócz tego, że delikatnie poduszka mnie tu boli i łokieć, to jest zajebiście. Głowa mnie nic nie boli, nie? Nie. No. Jak wiesz, pójdziesz ze mną dalej w tango, to wiesz, to będzie, nie? Bardzo trzeba stać. Ale dobrze, zadowolony. I tyle, Poznań, co? Zadowolony jest, no cieszę się, nie? No my też. My się nawet bardziej chyba niż ty, no. Gratulacje dla trenera. Dzięki, wiadomo, że... Tak, słuchaj. Dzięki trenerowi jest to wszystko, bo zaczęliśmy naprawdę zapierdalać, jak zawodowiec trenuje i będziemy głowy urywać w tym roku, kurwa! Słuchaj, ja wiedziałem na 100%, że bonus nie będzie bił, wiesz, z całej siły, bo jest to kolega i to jest normalne, nawet jak dwóch zawodników ringowych w boksie się spotyka. Ale na przykład Kiksowi zaje, bo tak chuj, nie? Dwóch kolegów, oni nigdy nie będą robić sparingu na 100%, czy walki na 100%, bo to są koledzy. Tak samo tutaj bonus też nie bił na 100%, bił tak, żeby bić, ale nie na 100%. Pokazał, że potrafi przyjąć, więc dla mnie wykonał robotę w 100%. Po prostu pokazał, że potrafi sobie przyjąć to, jak chce. Ale, rozumiem, że wasza współpraca nie kończy się na dzisiejszej gali. Nie, zaczynamy. I to właśnie chcemy słyszeć, i nasza publika również. No i co? Co się stało? No, co nie zadziałało tym razem? Ale ja nie wiem, co się co nie zadziałało, bo wiesz, no... Chciałam was opierdolić, ale nie mam mocy. Ale i mi się wydaje właśnie, że ta ochrona też mnie opierdala z automatu, kurwa, nie wiadomo za co, nie? I te skargi na mnie też są nie wiadomo za co. Jeszcze raz pytanie, co nie zadziałało? Co nie zadziałało? Znaczy wiesz co, ja nie jestem sędzią, także od tego są sędziowie, no to wydaje mi się, że to jest pytanie do nich. Wydaje mi się, że przewalczyłem uczciwie 3 rundy. Szacunek naprawdę dla Piotra, bo ja wiem, jakby siła ciosu Piotra nie jest mi obca i to myślę, że wszyscy to dobrze wiemy. Palhaj z TV o tym dobrze wiedzą. Natomiast wydaje mi się, że ten decydującym ciosem był ten trzeci cios Piotra. To był jedyny cios pośród trzech, po którym naprawdę mi zadzwoniło, nie? A pokaż, natomiast pokaż portkę w ogóle. Nie wiem, jak wyglądał. A ty jest tutaj! Jest! Ja... Ten trzeci... To jest rana zadana przez bonusa BGC. Ja bym ją na twoim miejscu otatuował i podpisał. Rana bonusa BGC. Znaczy, ja ci powiem tak, no ten trzeci cios był, zadzwoniło mi, natomiast mówię, cały czas była świadomość. A odebrałeś? Bałem się, co? Odebrałeś? Tak, no mówię, cały czas była świadomość, że nie było nokautu, nie odcięło mnie, tego się obawiałem. Nie będę ukrywał, bo tego się obawiałem. Ale nic takiego nie było. Szacunek dla Piotra. Sędziowie podejmują decyzję. Ja teraz rozmawialiśmy z Magikalem, że jeżeli się zgodzi, będzie chciał, to ma przyjechać Magical do nas i z bonusem będzie siedział przez miesiąc, przez dwa. I ja zrobię wszystko, żeby tego chłopaczka wyciągnąć z tego chlania, z tego wszystkiego. Z chlania to nie ma co wyciągać, chlanie to jest zajebiste akurat. Myślę, że mi się to uda. Jeżeli to się uda, to będziecie widzieć relacje, pewnie Magicala, rozumiesz, codziennie. A myślisz? A myślę, będę robił pewnie streamy z bonusem, będą razem mieszkali, bonus będzie go pilnował, bo powiem ci, że bonus jest taką motywacją dla tych chłopaków, co są u mnie na treningach, co nieraz mają jakieś tam problemy, wiesz, ze schlaniem albo z czymkolwiek, że on pokazuje, że potrafi, że odstawił to wszystko i że można, kurwa, bez tego normalnie funkcjonować. Ale na przykład jakbyś tak miał teraz procentowo ten, jak widzisz swoje szanse, na przykład, żeby mnie od alkoholu odstawić? Mnie od alkoholu. Na 2 miesiące bez pilnować problemu. Go i tyle. Bez problemu. Anita. Jak ci się teraz żyje z takim ciachem, no? Z chłodu, wiesz, sami tutaj sobie na niego chrapkę mamy, nie? Tak? Mówiłam ci, bierz go na miesiąc. Ja... Na miesiąc to może nie, no, 2 dni, no to tak. Przygotowała żona 2 rosoły. Jeden zasłony, drugi firanki. Nie, to nie miałeś się śmiać, naprawdę. Co mówią rolnicy do leśników, którzy chcą zamienić swoje pole uprawne w las? Zaleź. Sędziowie. Przepraszam. Spytacie pewnie, czemu chowam się tutaj za tą paletą z kamerą?
Otóż ochrona mnie nie polubiła. Ale Esmeralda mnie chyba polubiła. Jak się wszystko skończy, to musimy podejść do stołu. Tak, tak. Mam dobry gag. Nie mogę się doczekać. Ej, no... Jest! Jest! Jest, stary! Dobrze się prowadziło ogólnie? Fajnie, tylko strasznie długo, co? Właśnie, wiesz co, ja to na cały ćwierćfinał zniknąłem na wódkę, nie? Przelecieliśmy tutaj już i się... No ja nie mogę w trakcie pracy. Ale już jesteś po. Znaczy właśnie, a ja muszę w trakcie pracy na przykład. I co za praca? Jeszcze mi nie płacą za to. Tak, to jest ta różnica. Nie płacą ci? A kto mi ma? Malcha i Stefa, mnie płaci. A zapłaciłbyś bonezowi? Proszę cię. A, no dobra, to ja idę. A ja, no właśnie, wszyscy tak mówią, jak się pojawia temat płacenia, nie? Monika, najsłynniejsza dziennikarka Polski. Ej, chodźcie. Mamy fajne... Czyli tak, zadam wam pytanie. Jak bardzo się przygotowywałeś do tej walki? Ja jak się przygotowywałem? Jeszcze nie walczyłem. Powiedz mi, jak się przyjął twój teledysk z Popkiem? Mój teledysk z Popkiem? Jeszcze nie wyszedł! Teraz możemy zdradzić. A czy wiesz, kto walczy, Monika, w teraz kolejnej gali? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze jej nie ma, jeszcze nie wyszła. Nie wiem, ale się przygotuję. Oglądałeś nasz... Zdążyłem na lecenie w ślinę. No po prostu biegliśmy co sił w ten i przylecieliśmy po prostu na sam koniec, czego nie możemy Jaczarowi w tym momencie wybaczyć, nie? To on pił wódkę, także to niedobrze na pewno. No ale, no wiesz, no byłeś tam, tak? Mogłeś coś powiedzieć. Arturek. Przepraszam. Znaczy nie, ale wiesz, co najważniejsze, to widziałem. A kciuki trzymałem. Kciuki trzymały. No tak. Tak się trzyma. Fajnie, nie? Że trzyma, tak. No? Każda jest, myślę, że moją dyscypliną. Tak? Tak? Będziesz się to bardziej niż MMA. Tak. No dobra, ale... Bo jestem leniwa, nie chcę mi się ćwiczyć. No dobra, ale no to... Ja w twarz, mogę śmiało trenować. No okej, dobra, ale no dzisiaj byłaś co-main eventem, a no, gdybyś miała na przykład z tymi dzikami stanąć, wiesz, w drabince? A dlaczego chcesz postawić kobietę w drabince z mężczyzną? Nie, ja tylko... Przecież wiadomo, że kobieta nigdy nie będzie miała szansy raczej z takim dzikiem, no. Ale gratulujemy ci bardzo. Serio? No oczywiście, no. No ty mnie nauczyłeś, no to by próbowałam, tak? A no tak! To było dzięki tobie, no, tak? Raz. Cześć, bo ciebie. No oczywiście. Bo jest dość pijany. No jest już. Dobra. Jeszcze z Zalesiem. Tak. Coś tam, na scenę. No się baliśmy na scenę wchodzi, bo on cały czas. Ała! Żyję. Sam chciał! Nieźle. Arturek, uciekam. No, trzymaj się. Jesteś super, naprawdę. Ty również. Pozdrawiam Palha i Staff TV. Tak. Był u niej zajebistym gościem. Dobra. Wtedy ja dostałem, a w ogóle jest zajebistym gościem, nie? No właśnie, cały właśnie... No jestem już dla was. Wróciłem. Brawo. Nie wiem. Ciężki dzień, Marcin. Nie wiem, co się wydarzyło w moim programie. Dopiero dowiem się, montując. To jest niesamowite. Ja bawiłem się świetnie, oceniam Gale Punchdown 3. Słuchaj, co powiedział Magical? Co powiedział? Powiedz im do kamery. Co powiedziałeś? Co zrobi Magical? Jeżeli w 100% będę miał pewną walkę, w poniedziałek powinienem się dowiedzieć, to będę trenował u Marcina Konika z Borusem. Ja zamykamy go na miesiąc. Nie mówmy ile. No. Ale wiem, wracając. Dziękuję bardzo Arturowi za poprowadzenie tego programu. Nie ma za co. Poprowadzenie tego programu to jest duże słowo. Nie? Tak, no. Ale kurwa jednak, Krzysiu okazał się mocny. Tak, mocny się okazał. Powiem ci, wiesz co, bo ja pierwszy raz tutaj nie byłem na próbach, pierwszy raz przy tym stole, nie? Ten stół jest szeroki. Trochę za szeroki. Za szeroki jest, nie? I nie ma jak, wiesz... Nie masz czego. Nie masz czego uderzyć, po prostu o to chodzi, nie? Że tam, wiesz, nie? Dwa razy trafiłem palcami i po prostu za trzecim razem czułem, że tą poduszką trafiłem na szczękę, ale dopiero za trzecim razem. Gratuluj, gratuluję. I szanuję Krzysia, że wziął na ostatnią chwilę. Zwycięstwo zostaje w rodzinie, więc nic się nie stało. Ty, mogę jeszcze, daj mi na chwilkę, bo jeszcze mam jedną stary... Co? Mogę? No zaraz. Cześć, jeszcze z tym, z Witalijem zrobię. Czy...
Powiedz co ci powiedział. Powiedział tak. Powiedział tak. Nie zrób. Wejdźcie na Sixpacka, zobaczycie co powiedział. To wytniemy. Siemano. Co ci się stało w twarz? Kolega mnie tak urządził, Wasilii. Gratuluję ja tobie drugiego miejsca. Nie понимаю, co mówi. On was pozdrawia co wtórym miastem. No co się pozdrawia. To nie boli. Ale... To nie boli, ale no wygląda jak wygląda, nie? Mogę? Nie, żartowałem. Jak gadaliśmy z Zalesiem na dwójce, to mówię, kurwa, ty walczyłeś dzisiaj? No. Ale dzisiaj już widać. Dzisiaj wygląda, no. Ej, ale zobacz, ja w każdym uderzeniu, w każdej walce zbierałem pierwsze uderzenie. Tak. Kurwa, pewnie chuj, za dwójkę. A Wasiliowi wchodziło każde, no. Chyba, nie? Tak, tak nie właśnie, było, bo na wszystkich miałeś miękkie. Ale nie możemy powiedzieć, Wasilii w każdym pojedynku dostał 3 ciosy. Też do finału doszedł z 9, czasami na gębie. Do 9. Więc też jednak chłopak jest odporny, no, nie można. Nie, no w każdym razie, słuchaj, nie przeszkadzamy. Jest twardy, a w czym mógł przeszkadzać? On stoi tylko z lodem. No, nie wiem, no, coś tak, jakieś dziwne miny robisz. Tak. Nie podoba ci się znaleźć, co się stało? Niezadowolony jest, nie wyglądasz jak ktoś, kto wygrał 30 koła, nie? Dokładnie, chyba się będzie pił wódkę. Znaczy, jakaś za godzinę, jak będę wyglądał. Słuchaj, jak ja wygrywałem jakieś pieniądze na bitwach freestyle'owych, tak, a nigdy tak nie, tego nie było, to zawsze kupowaliśmy wódkę, nie? Ale znaleźć tego zostanie za jakiś tydzień, czy coś, hajs. Nie, to nie dzisiaj, nie ma się co go trzymać. Czyli za tydzień się dzwaniamy. Za tydzień kończę. Dziękujemy bardzo, Zalesz, i gratulujemy jeszcze raz. Dzięki tak, bardzo. Nie no, kończymy, zawijamy, trzeba odwieźć. Co tam są robimy w ogóle? Na wysypisko. Ja nie no. Ja śpię z pięknym Piotrem dzisiaj. Tak. Tutaj my no, miłego, kolorowych snów. Proszę Państwa, no odmeldowujemy się, idę po Luizę, pakujemy manaty i zawijamy się, no co będziemy tu siedzieć. Zaczynają sprzątać, trzeba spierdalać. Do spodu. No dziękuję, no. Dziękuję. Chcesz słuchajcie. Nosić? Co? Chcesz nosić? Czego? Nie. No to spierdalamy. Słuchaj, nosił wilk razy kilka i wtedy poniesie wilka. Słuchajcie, ja dziękuję, że miałem możliwość poprowadzenia tego. Przepraszam po raz kolejny za spierdolenie odcinka, ale mam nadzieję, że niektórym chociaż się podobało. W tym odcinku Pacha jest TV, niestety to już wszystko. A na ten moment mamy tylu patronów. A w następnym zobaczycie. A to była ta forma. Ale zobaczcie, ile panowie musieli czekolady zjeść, żeby to wykleić. Dzisiaj, jeżeli mogę, duet. Najlepsza polska dziennikarka i najbardziej pijany polski dziennikarz. Dziękujemy bardzo. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście świetni, wspaniali i z tej okazji mam dla Was nie lada gratkę. Pewnie jesteście ciekawi, skąd ksywa Bones. Otóż już za chwilę Wam to zdradzimy. A na dodatek będzie to po rosyjsku. Kiedyś na amatorskich zawodach MMA we Wrocławiu... Когда-то на конкурсе во Вроцлаве мотоциклов. Miałem flaszkę. У меня была бутылка. И так склеем гостя. И я так упил своего друга. Że wszyscy zaczęli krzyczeć. И все начали кричать. Bones, bones, bones. Bones, bones, bones. I stąd się wzięła moja ksywa. Aha, i odsiuda moja kliczka.
Ha ha ha.